Spotkanie dla kobiet w Kutnowskiej Bibliotece będzie miało przedświąteczny charakter. Tytuł spotkania dość przewrotny. Czy Mikołaj jest kobietą? To jest taka nazwa tej imprezy. Były też propozycje pod tytułem Piękna i Święta, bo moje panie, nie możemy zapominać, że oczywiście święta to mnóstwo pracy, zajęć, ale również no, chcemy wyglądać na święta pięknie, chcemy być modnie ubrane, pięknie pomalowane i chcemy naprawdę być pięknymi kobietami po prostu w święta. Na gości czekać będzie prawdziwy wór rozmaitości. Będzie projekcja filmu, będzie prezentacja nowości wydawniczych, bo cały czas biblioteka dba i pamięta, że ta książka i czytelnictwo jest ważne. Warsztaty z dekupażu, warsztaty z biżuterii dzierganej własnoręcznie, porady kosmetyczne, ba nawet będzie pokaz, mini pokaz mody i organizuje to we współpracy z biblioteką Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki oraz Koło Kobiet Aktywnych. Samo koło to inicjatywa oddolna. Takich pojawia się coraz więcej. Już tak zawiązało się przy bibliotece koło genealogiczne. Temat bardzo modny, bardzo taki trendy. Teraz tak samo jest właśnie z tym kołem kobiet aktywnych. Już któreś podejście robimy tutaj, znaczy nie my, tylko właśnie te kobiety, które chcą się jakoś tam zrzeszyć, chcą zawiązać jakąś grupę nieformalną, a my z chęcią użyczamy pomieszczeń jak najbardziej. Przypominamy 8 grudnia, piątek, godzina 18:00.